Czy Marek Papszun zostanie kolejnym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej? Oto w telegraficznym skrócie jego historia. Urodził się w Warszawie w 1974 roku. Marek Papszun nie jest związany tylko z piłką nożną. To też nauczyciel historii i wychowania fizycznego. W swoim życiorysie może pochwalić się nauczaniem z obu tych przedmiotów. Pierwsza poważna praca w roli trenera dla Marka Papszuna pojawiła się w 2006 roku, kiedy to przejął dolcan ząbki. Ten jeden z najzdolniejszych polskich trenerów zdobył 11 lat temu Mistrzostwo Ligi Okręgowej, Mistrzostwo Trzeciej Ligi, a następnie z Rakowem Częstochowa był Mistrzem Polski, Mistrzem Pierwszej i Drugiej Ligi, Wicemistrzem, zdobył Puchar Polski oraz dwa razy Superpuchar. Został aż trzy razy trenerem roku. Jako piłkarz Marek Papszun nie zrobił większej kariery. Ba, nie był nawet zawodowym zawodnikiem. Jego aktywność piłkarska ograniczała się do występów w niższych ligach. I co dalej stanie się z Markiem? Kiedyś pół żartem wspominał on, że po opuszczeniu Rakowa mógłby wrócić do nauczania. Jako pedagog miał mniej stresu i więcej czasu dla bliskich. Spędził w szkole 15 lat, jednocześnie trenując kluby w Mazowszu. Zdecydował się opuścić edukację, gdy Raków awansował do pierwszej ligi 4 lata temu. Mimo to obawiał się niestabilności zawodu trenera, podkreślając, że kilka przegranych meczów może skończyć się bezrobociem. Paweł Frelik, trener mentalny w Rakowie, uważa, że paprzun wciąż jest nauczycielem w sercu. Wydaje się, że tak zdolny trener powinien dostać szansę poprowadzenia naszej reprezentacji. A ty co o tym sądzisz?